W poniedziałek 8 czerwca odbyła się kolejna Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie. Głównym tematem posiedzenia była ocena wyników ekonomiczno-finansowych za pierwszy kwartał tego roku. Te wyniki są zaskakująco dobre, bo na przykład koszty utrzymania mieszkań, które planowaliśmy, że będą wynosiły około 1 200 000, wykonaliśmy 850 000, czyli 76% planu. Co ważne, te koszty utrzymania mieszkań są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, aż o 4%. Przy wzroście różnych cen jest to bardzo dobry wynik. Największe oszczędności mamy w kosztach konserwacji, 20%, i to jest związane z łagodną i bezśnieżną zimą. Po prostu nie trzeba było wydawać pieniędzy na prace związane z utrzymaniem zimowym zasobów, ale też pozostałe koszty 20%, też zmiana firm, jeżeli chodzi o sprzątanie terenów, spowodowała obniżenie kosztów prawie o 6%. No to jest dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszych osiedli spółdzielczych przy tak niskich kosztach. To, co wcześniej już mówiłem, nie ma żadnych obaw, żeby były jakiekolwiek potrzebne zmiany opłat czynszowych. Łagodna zima miała też duży wpływ na koszty produkcji ciepła, które niższe były o 16% od planowanych. Te koszty zarówno produkcji ciepła przez ciepłownię osiedlową, jak i przez kotłownie lokalne są na poziomie roku ubiegłego, który był bardzo korzystny, jeżeli chodzi o rozliczenie ciepła, czyli no jeszcze nie jest to koniec sezonu, bo jeszcze mamy październik, listopad, grudzień, ale myślę, że ten rok, jeżeli chodzi o koszty ogrzewania naszych mieszkań, będzie na podobnym poziomie jak rok ubiegły, a więc bardzo korzystny, gdzie wszyscy otrzymali zwroty przy rozliczeniu zaliczek na opłaty kosztów ogrzewania. Też bardzo nam spadły zaległości czynszowe, co bardzo się cieszymy. Sytuacja w Bielawie nie jest łatwa, nie ma miejsc pracy, ludzie za wiele nie zarabiają. Mimo wszystko rzetelnie starają się wywiązywać z tego obowiązku. Wyniosły one 640 000 a wskaźnik 3,4% jest jeden z najniższych w historii spółdzielni. Globalnie mówiąc, uzyskaliśmy wynik dodatni 571 000, co daje też gwarancji płynności finansowej i dobrego funkcjonowania spółdzielni. Zarówno Rada Nadzorcza, jak i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie bardzo pozytywnie ocenili wyniki ekonomiczno-finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku.